Dzieci, dlaczego to zrobiliście? Teraz przez was musimy się wyprowadzić z hotelu, a nawet tutaj jeszcze nie spaliśmy. Ale jak to? Mamo, przecież są ferie. Chcieliśmy zrobić imprezę, pobawić się trochę. I co, nie spodobało im się to? Ale beznadziejny hotel, nie potrafią się bawić w ogóle. Bez sensu. Czy oni się w końcu wyprowadzą i będziemy mieli spokój? Tak, chyba tak. Dobra, chodźcie, wprowadzimy się do lasu. Dzieci, na chwilę się uspokójcie. Decyzję podejmuję ja i tata, a nie wy, dobrze? Dajcie nam się zastanowić. O, państwo wróblewscy, jesteście. Mamy dla was miejsce dla kempingu. Naprawdę? Tak, mamy dla was miejsce. Wracajcie do nas, kochani. Czekamy na was. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Już sobie poradziliśmy z pożarem i możecie sobie na spokojnie wracać. Ojeju, wspaniale, dziękujemy. Jesteśmy uratowani, w końcu odpoczniemy, ale będzie super. Hurra, wracamy na kemping! A, przepraszam, mam takie pytanie, czy będzie tam fajnie tym razem? Tak, oczywiście, będą super atrakcje. Hurra! W końcu wszystko wróciło do normalności i możemy się wszyscy zrelaksować. To były ciężkie dni te ostatnie, ale teraz jest tak spokojnie. Tak, w końcu jest spokojnie. W końcu się zrelaksujemy. Wow, super nowy namiot! A ja mam lody, prawdziwe wakacje. Smacznego! Ale świetnie, ale wiecie co? Jestem głodna! Zjadłabym coś pysznego. Dzieci, dzieci, coś się tutaj pali. Co tak śmierdzi? Czujecie to? Taki dym? Nie, to nie my, mamo. My tutaj nic nie podpalamy tym razem. Klaudia, Klaudia, uspokój się, nic się nie pali. Martin, to ty tak śmierdzisz? Wczoraj się chyba nie kąpałeś, co? Bo była zimna woda, prawda? Tak, tak, to chyba ja. Włosy po prostu śmierdzą i dymem. Pójdę się wykąpać. Puk, puk, halo? Ojej, chyba zajęte. Dobrze, poczekam. Czekam, czekam, czekam i nic. Ile się można kąpać? Wychodź stamtąd. Panie Wróblewski, nie słyszał pan? Prysznice są teraz zamknięte. Co? Jak to zamknięte? Co się stało? Ja się muszę wykąpać. Muszę, muszę. Przykro mi, ale niestety cała woda poszła na gaszenie pożaru. Przykro mi. Ale ja się muszę wykąpać. Muszę. Co mam teraz zrobić? Hej, wczoraj cię tutaj widziałam i chciałam się poznać z tobą. Jak masz na imię? Nazywam się Hania. Naprawdę? Ale śmiesznie, ja też jestem Hania. Mogę ci pokazać cały tutaj ośrodek, całe pole i wszystko, co tutaj jest do zobaczenia. Chciałabyś? Jasne, chętnie. Bo przyjechałam dopiero wczoraj i jeszcze nie widziałam zbyt dużo. Tam jest mój mały brat wkurzający, zobacz. Nie, ja jestem najlepszym bratem na świecie, najlepszym i najfajniejszym, pamiętaj. Patrz na to, potrafisz tak? Aha, no pewnie, że potrafię, łatwizna. Zobacz. Wow, twój brat jest naprawdę fajny. No tak, ale czasami mnie wkurza. Chodź, pokażę ci jeszcze coś innego. Zobacz, tutaj się zatrzymaliśmy. Mamy namiot i fajny samochód z przyczepą kempingową. Wow, ale ładnie, no. A to jest moja mama i moja mała siostra Emma. Dzień dobry. Emma zasnęła, zobaczcie, jak małe dzieciątko. Ten kemping mnie już wkurza. Nawet się nie można wykąpać. Martin, ciszej troszeczkę, Emma śpi. A tak, przepraszam, przepraszam. Ale nadal jestem wkurzony. Nie mogłem się wykąpać i śmierdzę. A to jest mój tata, Martin. Chodźmy w inną część kempingu. O, zobacz, są tutaj nawet rowery. A tutaj jest łazienka, prysznice i toalety. Tutaj są zlewy. A tu jest taki piękny las. Moja siostra bardzo go lubi. Ostatnio się tutaj nawet zgubiła. Wow, dzięki, że mi wszystko pokazałaś. Aha, opis pasuje idealnie do tego mężczyzny. Czy pan jest Martin? Tak, tak, nazywam się Martin. A o co chodzi? Musi pan pójść ze mną. Proszę, proszę, proszę iść za mną. Ale ja się muszę wykąpać.
O co mu chodzi z tym kompaniem? Dobra, pan pójdzie ze mną. Proszę nic nie mówić i iść za mną. Chodzi panu o naprawienie prysznica? Naprawi go pan? Nie, 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 nie o to chodzi. Idziemy dalej. Tylko niech pan będzie cicho, dobrze? Ale o co chodzi? Ja nie rozumiem, po co pan tutaj mnie prowadzi. Haha, mam cię! A teraz opowiadaj, gdzie jest złoto, które ukradłeś? Co? Nie rozumiem, o co chodzi? Kajdanki? Dlaczego? Jestem agentem 000 i schwytałem pana. Ale dlaczego? Jakie złoto? O co panu chodzi w ogóle? Ja po prostu chciałem spędzić miły urlop. Nie, 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 ukradł pan złoto tutaj z kempingu i ja po prostu muszę tę sprawę rozwiązać. Mów, gdzie jest złoto? Ale ja po prostu przyjechałem na urlop. Miałem pieniądze, nie musiałem kraść. O nie, będziemy tutaj siedzieli, dopóki nie powiesz, gdzie jest złoto. Przepraszam, widziała pani może mojego męża, Martina? Nie, a czy widziałam go, czekał na prysznic, ale potem zniknął. Ojej, no nie wiem, chyba wróci. Czy jest jakiś problem? Możemy w czymś pomóc? Tak, szukam mojego męża. Czy moglibyście się za nim rozejrzeć? Jest dorosły, ale trochę się martwię. Oczywiście, zaraz się tym zajmiemy. Szukamy mężczyzny, wysokiego, blondyna. Ale proszę, nie stresujcie go, on i tak jest już na skraju wytrzymałości. Ja się znam na mojej pracy, pani Wróblewska, także proszę dać mi działać. Dobrze, dobrze, tylko błagam, nie stresujcie go. Ile razy mam ci powtarzać jeszcze? Samira to jest mój kot i nie wiem nic o żadnym złocie. Aha, a bogackich też niby nie znasz. Oni też są zamieszani w tę kradzież. Co? Nie, mam już dość. Chcę do domu. Mam dosyć tego urlopu. Gdzie się chowasz, mój jednorożcu? Jestem Emma, pokaż się. A ty co tutaj robisz, dziewczynko? Tutaj trwa dochodzenie. Emma, kochanie, zawołaj pomoc, błagam cię. Aha, dobra. Halo, pomocy, policja! Ludzie, ludzie, mamy sygnał. Tutaj coś się dzieje, zbieramy się. Dajcie mi pracować, jestem agentem 000. Moment, moment. Maciek, to ty? Co tutaj robisz? Jak się czujesz jako agent? No, wiesz, lepiej było w policji, dopiero się uczę być agentem, ale chyba dobrze mi idzie. No nie, nie idzie ci dobrze, bo łapiesz nie tych ludzi, co trzeba. Maciek, może puść tego człowieka, to na pewno nie on okradł kemping. Ale skąd wiesz? Według moich informacji to on jest złodziejem. Przykro mi, nie masz racji, policja też zna tę sprawę i mówię ci, to nie on. No, w końcu. Przeproś mnie może, koleś. Mam tego dosyć, wszyscy mnie stresują na tym kempingu. Chcę już zjechać do domu. Martin, jesteś? Gdzie ty byłeś? Ach, Klaudia. Byłem się wykąpać, znaczy chciałem się wykąpać, a on zakuł mnie w kajdanki. O, złapaliście złodzieja? Jak to? Złapali mnie, wypuśćcie mnie w tej chwili. I co, agencie? Mają tego złodzieja, a ty podejrzewałeś mnie. No przykro mi, dopiero się uczę. Co, Martin zakuł cię w kajdanki i oskarżył o kradzież? Ojej, co to za urlop. Gdzie jest tata? Gdzie on się podział? Dzieci, już jestem, wróciłem. O, tato, jesteś w końcu, martwiliśmy się. No, ja też się martwiłam. Ten urlop to jest pasmo niespodzianek. No, masz rację, ale teraz czas się zrelaksować. I prysznic już działa, zapraszam. W końcu, wspaniale, ciepła woda, dziękuję.